Przeteleportowaliśmy się do Bordeaux, jesteśmy w światowej stolicy win, słynnych na cały świat Bordeaux. Idziemy zobaczyć, jak ta miejscowość wygląda. Samochód zostawiliśmy tam, przy tamtych budynkach i idziemy na drugą stronę miasta, mostem Pont de Pierre, najbardziej rozpoznawalnym chyba, jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków tutejszego Bordeaux. No po prostu most jak most, nie? Idziemy przez niego. Przez most i wylądowaliśmy tak jakby w jakiejś arabskiej dzielnicy. Sami mężczyźni siedzieli w kawiarniach. Halal, kebab. Jakieś takie przedziwne rzeczy, po prostu totalnie jak nie we Francji się czujemy. Ale może to akurat... O Jezu, to są karczochy. Zobaczcie, patrzcie jakiej wielkości są karczochy. Ogromne. Wow. A zaraz obok sprzedają tagine. Normalnie... Tureckie sklepy, co to jest? Fajny klimacik tu panuje, same restauracyjki, kawiarenki i takie miejsca różne, wszyscy siedzą na polu, na zewnątrz, na krzesełkach, piją kawkę, winko, piwko, chcę się usiąść razem z nimi. Znajdujemy się przed jednym z symboli Bordeaux, jest to kościół świętego Michała w stylu gotyckim, z bardzo piękną, spiczastą wieżą, którą widać już daleko, z daleka. Co ciekawe, gdzieś wyczytałam, że kiedyś Bordeaux, całe te miasta były pokryte właśnie taką czarną sadzą, brudem i przez to nazywali to miasto Śpiącą Królewną. Choć nie do końca rozumiem dlaczego, ale tak było. Idziemy zobaczyć jakieś słynne lustro wodne, ale z tego co widzę, to chyba nic dzisiaj, lustro zamazane, bo wieje mocny wiatr. Ono powinno odbijać tamte piękne budynki, ale z uwagi na to, że dzisiaj jest dosyć mocny wiatr, to co widzicie, to są takie fale. No dobra, kawałek dalej się uspokoiła woda i tak to wygląda. Ogólnie miasto bardzo podobne do Paryża w swojej takiej strukturze. Bardzo dużo jest ładnych, zdobionych budynków, kamienic, pałaców, kościołów, parków. Teraz też idziemy przez park. Tylko że w porównaniu z Paryżem jest takie troszeczkę zaniedbane i jest taki trochę brudniejszy niż Paryż, bo Paryż jest taki bardzo rozprzątany. A ten park jest taki jakby jeszcze tutaj nie wyjechała ekipa po zimie i nie wysprzątała tego. Ale może lato będzie ładniej. Też pogoda dzisiaj jest taka, wiecie, zachmurzenie całkowite, a jak jest zachmurzenie całkowite, to ja widzę mankamenty świata i mankamenty życia. Już nic nie jest cudownego i fantastycznego. Tylko w słońcu jest wszystko cudowne i fantastyczne. Z uwagi na to, że jesteśmy w Francji i pada bardzo dużo francuskich słów, więc pomyśleliśmy, że sprawdzimy w końcu, co oznacza imię naszej kotki Minette.
bo tak ją nazywała ta francuska pani na kempingu. No i sprawdziliśmy i słuchajcie, uwaga, minette po francusku oznacza koteczka. Ciałka? Kotka. Kotka, po prostu kotka. Czyli ta pani jak wołała tego naszego kota, no była minette, czyli kotko, koteczku, chodź do mnie, dam ci paróweczkę od polskich przyjaciół. Także kotka, minetka. Żyje, a to już wiecie, mówiłem wam na live, że nasza kociołka dostała już pierwszych gości z Polski. Byli, zobaczyli, dali jej jedzenie. Co nie wiem, czy dali jedzenie. W każdym razie ją głaskali. I za to jesteśmy im bardzo, bardzo serdecznie wdzięczni. A tu są zdjęcia z tego, dostaliśmy właśnie na maila. Kasia wychwyciła ciekawą informację w Intercontinental, to jest hotel za nami, Grand Hotel Intercontinental, i na dole restauracja jest Gordona Ramsaya, tego słynnego odpowiednika Magdy Gessler. To nie jest drogo, menu za 35 euro od osoby, no i w tym jest filet z jakiejś ryby. Jakbyście nie mieli co zrobić z pieniędzmi, przyjechali do Bordeaux, to polecam fish and chip, czyli ryba z frytkami. Zrobiona przez Gordona Ramsaya za 27 euro. Drogo. Nie, Kasiu, nie zatrzymujemy się w tej restauracji. Idziemy do następnej. Taka straż miejska, zobaczcie. Straż miejska na ulicach Francji. O, jest ich więcej. Znajdujemy się w Bordeaux, czyli w światowej stolicy win, jak już Łukasz wspomniał. Tutaj także znajdują się najlepsze szkoły, które szkolą sommelierów i kiperów i w ogóle ludzi, którzy są związani z winami, z winnicami. I tutaj wydaje mi się, że to jest siedziba właśnie jednej z tych najważniejszych szkół. Ta fontanna to jest pomnik Żyrondystów. A Żyrondyści to było takie ugrupowanie polityczne w czasach rewolucji. Proszę. A na górze Gugu. My tu mamy szczęście, gdzie się nie pojawimy, to jest targ staroci. W ogóle to właśnie ta fontanna znajduje się przy największym placu we Francji, w ogóle nie wiem, czy nie jeden z największych na Europie, znaczy na pewno jeden z największych. To jest ten co? W każdym razie tak, nazywa się on, pisze się bardzo dziwne, długie słowo, a wymawia się Quinconce. Quinconce? Quinconce. To zobaczmy plac Quinconce. Do dźwięku? Tak, to są mity buddyjskie. Możesz sobie uderzyć jednym młoteczkiem. To są niewątpliwie najpiękniejsze starocie, jakie do tej pory widzieliśmy. Najpiękniejszy targ, jaki widzieliśmy jakikolwiek z używanymi starymi rzeczami. Jest, no niesamowicie ładne rzeczy są. Przeładne. Zadbane. Bardzo ładnie, naprawdę. Piękna sprawa. Jakbyśmy mieli miejsce i pieniądze, to byśmy sobie pewnie coś kupili. Ale, jak wiecie, nie mamy. Więc idziemy teraz na ulicę Świętej Katarzyny. Kasia idzie zobaczyć, czy jej ulica jest godna jej imienia. A z tego, co słyszeliśmy, to jest tam dosyć dużo sklepów, które są ciekawe.
Ta ulica słynie z tego, że jest pokryta w całości sklepami i jest to najdłuższa taka ulica, bo ma ponad kilometr, 1,2 km. Także przed nami jest ciekawy widok tłumu i odległego budynku. Kasia mówi, że bardzo znanym ciastkiem tutejszym, które trzeba spróbować w Bordeaux, jest canelage de Bordeaux. Akurat jesteśmy koło takiej kawiarenki, cukierenki, gdzie sprzedają takie coś. Więc będziemy to testować. Merci. Proszę, Kasienko. No i teraz test, próba. Dobra, twardy na zewnątrz, miękkie w środku. Tak. Brakuje nam kawy. Myślę, że to jest kolumna doryczka bez podstaw. To jest po prostu oblane karmelem. I jakieś zapieczone. To jest jak czuję karmel smakuje, takie chrupiące jest. To jakiś dziwny odcień smakowy. Spodziewałem się jakichś, nie wiadomo, bardzo ekskluzywnych marek, a tutaj Decathlon za mną, Tiger tutaj, McDonald's kawałek dalej, więc to są po prostu z ulica z zakupowymi sklepami, no ze sklepami, nic specjalnego. Po prostu floriańska. Po prostu floriańska w Krakowie, coś w tym stylu. Pobyt w Bordeaux zakończę oczywiście kieliszkiem wina Bordeaux, także wasze zdrowie. Salut! Niezłe. Lekkie, aromatyczne, ale nie będzie to moje ulubione wino. Francuska kawka z żoneczką na placyku w Bordeaux. Na zdrowie. No, jak jest na zdrowie? Salut! Sport, jajka, pomidory. Jak być fit? Muszę się przygotować przed znowu 6-godzinnym maratonem pedałowania. Entschuldigung? No. Naciskać na pedał ten, pedał ten, pedał ten i cały. Łukasz mówi o jeżdżeniu autem. Co jest? Łukasz mówi o jeżdżeniu autem. No. Sky, lecą do ciebie. Ojej. Co to za awantura? Dzisiaj pojedziemy prawie 600 km, będziemy mieć 6,5 godziny. Dojedziemy do takiej pięknej miejscowości. Oczywiście przyjedziemy tam wieczorem, więc zobaczymy ją tu rano. Więc nazywa się ona Mała Francja, Little France. Czyli co to za miejscowość? Petite France. Tak się nazywa? Tak, Petite France. Po 150 km jazdy czas na kawę w bardzo ładnych warunkach. Wiecie, jakie sobie kupiłam fajne okulary? No, zazdrość. Magda Gessler je wysłała. Nagroda za Camino. Tak jest. Ja po drodze postanowiłam sobie kupić nagrodę też. Brawo. Wakacyjna. Dzisiaj po prostu jedziemy, cały dzień będziemy jechać. Od rana do wieczora jedziemy, więc tutaj raczej nie spodziewam się żadnych cudownych widoków. Ale jest rzepak. Widoki są, ale nie ma co pokazywać, bo jedziemy autostradami albo jakimiś drogami szybkiego ruchu. Których jest dość dużo we Francji. Okazuje się, że są bezpłatne, jeżeli się ma Google Maps włączoną opcję omijaj płatne drogi, to można sporo zaoszczędzić. I cały czas widujemy polskich kierowców z busiarzy z plandekami. I zastanawiam się, dlaczego polscy kierowcy z busiarzy z plandekami jeżdżą cały czas przez Niemcy i Francję i nie ma tam, nie wiem, jakichś innych Ukraińców, nie ma tam Niemców. Tylko jeżeli widzę samochód, taki bus z plandeką, to na 100% wiem, że tam jest polska rejestracja, no ewentualnie Rumunia czasami się pojawia i Czechy ostatnio zauważyłem, parę samochodów z Czech, ale no 80 albo 90% samochodów z plandeką to jest Polska. Zastanawiam się, dlaczego. Czyli jeżeli ktoś jest tutaj, jakiś busiarz, ogląda nas, odpowiedzcie, co to jest i dlaczego akurat taki rodzaj samochodu, bo mam kilka różnych teorii na ten temat. Ja tylko mogę jeszcze dać ze swojej strony, że mi się podoba Francja, bo jest o wiele ładniejsza. Nie ma tak dużo fabryk, tylko jedziemy przez bardzo dużo zielonych pól, czasami są winnice, czasami krówki. Thank you.
przeszliśmy kontrolę przez chwilę, masz taką kontrolę. Jedziemy sobie i nagle patrzymy mnóstwo policji na motorach i na różnych tam samochodach. No i stoją i zgarniają buciki. I właśnie przed chwileczką mówiłem o tych splandekach, nie? Z polskimi tablicami, busach z splandekami. I właśnie takich busów z polskich z splandekami było tam was 5. Ważyli po prostu wszystkich. Była waga, no i wszystkich zapraszali na wagę. No i panowie i jedna pani. Oui, oui, parlez-vous français? My mówimy, no, parlez-vous français? I oni coś tam się zapytali. Mówię, camper, camper? A oni, no, camper, no to... Jedźcie. Popatrzyli na Kasi tą Kasi zasłonkę, zresztą na naszą firankę i zobaczyli, że to jest camper. I nie mogliśmy jechać przez wagę, ale po prostu powiedzieli, że będziemy jechali dalej. Chyba szkoda im czasu, szukają ofiar. No, dokładnie. Domniemanych. Kto wie, czy nie jesteśmy tak, wiecie, doładowani, bo mamy zaatakowane do pełna, teraz już nie jest do pełna, ale mamy jeszcze trochę zapasów i pełne zbiorniki z wodą szarą i z wodą brudną. Możliwe, chociaż nie wiem, wydaje mi się, że nie mamy czyjej buton, ale na szczęście nie sprawdzili nam tego, uśmiechnęli się, powiedzieli, jedźcie do Polski. No i jedziemy. Muszę powiedzieć, że zostaliśmy oszukani niestety w Hiszpanii, bo zatankowaliśmy do pełna bak, plus jeszcze wziąłem sobie dwa takie baniaczki, 10 litrów i 5 litrów i nalałem osobno do tych baniaczków, bo jak odłożyłem pistolet po tankowaniu, to się wyzerowało, no i tutaj wlełem 18 litrów do tych dwóch baniaczków, wlałem 18 litrów, a baniaczki mają w sumie 15 litrów. Więc ktoś mnie oszukał i tankowałem na takiej nie sieciówce, tylko takiej po prostu stacji benzynowej, gdzie mi nie tańszy benzynę. Więc przestrzegam w Hiszpanii przed tankowaniem na nie sieciówkowych stacjach benzynowych, na których jest najtaniej, bo jak się później okazuje, oni po prostu mają przestawione liczniki. Bo ja nie wierzę, że tutaj jest 6,5 litra, a tutaj jest chyba 12,5. Wątpię. No i jeszcze to w Polsce zmierza, ale na chwilę obecną wydaje mi się, że jesteśmy oszukani. Ale i tak muszę to wlać, bo już jesteśmy w Hiszpanii, przejechaliśmy całą Francję. Jesteśmy we Francji, przejechaliśmy całą Francję, jesteśmy blisko Niemiec i kończy nam się benzyna, nie chcę tutaj tankować, bo tu jest 1,75 euro za litr. Więc idę sobie teraz wlać hiszpańskiej benzyny. Jeszcze 12 godzin. Właśnie dzisiaj się malarka Szenakow powiedziała, że długi weekend nie zaczyna się tylko w Polsce, tylko cała Europa ma długi weekend. Także będzie no, zakorkowane na drogach. Także rozważamy opcję ciśnięcia, ile wlezie do Polski. W sensie, żeby nawet wyjechać jeszcze w nocy dzisiaj. Zobaczymy. Przed nami majówka, dość duży ruch na autostradach i też dość duże ceny za paliwo. Takie, że po prostu szok. Jak jechaliśmy z Francji do Niemiec, na pierwszej stacji na autostradzie, cena benzyny, cena diesla było 1,91 euro. 1,91 za litr. Więc nie, po prostu zjechaliśmy z autostrady, pojechaliśmy do najbliższej miejscowości. No i w miejscowości był za 1,36, a potem pojechaliśmy na drugą stację 1,31 euro za litr diesla. Teraz jesteśmy na stacji benzynowej oddalonej już trochę od autostrady. I tam widzę, że jest 1,56 za diesla. Ale tamten przy granicy to sobie po prostu nieźle się zarobi. Widzę po prostu gwiazdy przed oczami. Także szukamy z tobą. Dla państwa, to jest niemieckie
autostrady. Rezonans wydarzenia, epicentrum zdarzeń. Tir jechał skrajnie lewym pasem na autostradzie w Niemczech. A przecież mówione było, nie można. Wolno, znaki co 5 metrów są i korek już jedziemy, nie wiem, gdzieś 5 minut. Korek jest na checkpassach, wszyscy stoją, bo Mercedes elegancki, ładny się wbił w tego tira na skrajnie lewym pasie. Proszę Państwa, nieładnie, nieładnie. Ale kierowca żyje, bo wiedzieliśmy, że robił zdjęcia na Instagrama, więc... A tu się dopełnia ten korek. Tak. O, tu jest koniec. No, już. Wy jeszcze nie wiecie. Już hamują. Róbcie sobie herbatę. Ten jeszcze wyprzedza kolejny. Tak, tak. Nieładnie, nieładnie. A mówiłem, mama mówiła, nie wyprzedzaj skrajnie lewym pasem. Przyjechaliśmy na nocleg, koniec jeżdżenia na dzisiaj. Jesteśmy w takim miejscu, w którym nie byliśmy od dawna. Ja nie wiem, czy od Finlandii chyba nie byliśmy w takim czymś. Przepięknie, zobaczcie, zielono, słoneczko świeci, jest zielono, a za nami jest las. Jest jeszcze jeden kamperek niemiecki, ale nie wygląda, jakby ktoś tam był. Chyba, że śpią. A słyszycie? Ptaki śpiewają. O Jezu, za ładnie.